Jay-Z powiedział, że średnia żywotność kariery rapera to są 2-3 płyty. A ty wydałeś którą? 18? 19? Ja nie liczę tego. Ja było 20. Tego... Niedawno. No, myślę, pewno więcej. No, okej. Okay. Dlaczego ty jeszcze żyjesz? Ale nie, to jest dobre pytanie. Ono wynika z serca. Słuchaj, może dlatego, że jestem czysty. Od dawna? Od dawna. A ty, tak szczerze cię zapytam, jarałeś kiedyś z mamą? Nie. Nie, a wiesz, nie, ale muszę ci powiedzieć, że w tych czasach moich pierwszych lat kariery, jakby to jest, muszę skumać, że to jest ten moment, kiedy moi rodzice mieli ambicje co do mnie, że będę prawnikiem albo dziennikarzem, czy równie jakiś wyszukany zawód będę miał. A ja po prostu rzuciłem studia w fazie magisterskich uzupełniających i postawiłem na karierę rapową, co wtedy było dla nich dziwne. To poczekaj, bo zgubiłem wątek z tą mamą. Co pytałem cię, czy jarałeś z mamą. A, i dla mojej mamy... Nie jarał. Czyli jednak, ale widzisz, są skutki uboczne. Tak? No wiem, nie jarania. Czyli, ale dla niej takim wzorcem do naśladowania z tego świata była Bogna Świątkowska. Tak, dziennikarka. Kumasy, tak. I kiedyś miałem taką rozmowę z mamą, siedziałem z mamą na chacie, tam taty nie było, i na co właśnie zeszliśmy na ten temat palenia. Mhm. I ja mówię, mamo, coś ci pokażę. I pokazałem, no to jest przedawnienie, więc mogę powiedzieć, kostkę haszyszu. I mama przerażała, mówi, mamo, dostałem to od Bogny Świątkowskiej. I to słowo, jakby to zmieniło trajektorię całego lotu. I to było, aha, od pani Bogny, no to bardzo ciekawe. Brawo, Bozia! Brawo! Prawdziwa historia. Ale powiem ci szczerze, że moja mama już była starszą panią, jak ją namówiłem. Zajebiste uczucie, bo moja mama zajarała, cisza, i nagle tak siedzi i tak, synku, a żeby zabić niemowę, to trzeba mieć pistolet z tłumikiem.